Nie jest źle. W okolicy są dwa domy, w których było gorzej. W prywatnej firmie, w laboratorium. Czy można nazwać to opuszczony dom samotnej starszej pani, nie? Są na przykład kieliszki. Uważaj na strop, nie? No, właśnie o tym mówiłem. Dobra, witam na kolejnej eksploracji. Ten już tu mi otwiera wejście, ale chyba nic z tego. Nie no, tego... Ty, ale co z tego, jak to otworzysz? Jak tu jest deska przecież. Tak? To się... Dobra, poradzę sobie. Jezu, gorzej będzie z wyjściem. No i co? Uwalę się, ale... Dobra. Jestem. W sumie... Opłacało się, według mnie. Nie jest źle. W okolicy są dwa domy, w których było gorzej. Ja też bym chciała mieszkać sama, na pewno mieszkać w wspaniałej okolicy. Zaczynamy. Butelki po harnasiu. Sam ją. I jednego kota. Piszesz, że brakuje ci przyjaznej. Ja powinnam być tak przyjazną duszą. 2008. Piszesz, że każdy dzień jest w szafkach. Sam, więc nic, pajęczyny robią klimat. Nie zmieni się i żydą dni oparty o pracę. Pusto. Chcesz coś więcej wiedzieć o mnie? Pracowałam w prywatnej firmie w laboratorium. Obecnie jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Czyli tu musiała mieszkać kaseta. Jakaś, co mieszkała w laboratorium i która ten. O, zasiłek, podzielę, to są szpilki. Zasiłek dla bezrobotnych. Wykrzywiony. Mówię zawsze to, co mam do powiedzenia. Moją wielką wadą jest to, że lubię wszystkich ludzi, co mam jeszcze napisać o sobie. Jestem zwyczajną, spokojną dziewczyną. Cholera, adres tu jest. Ludzie wesołe, to przypomnę wszystko mojego życia. Odległość to będą problemy. O, tam ciekawie. Kiedyś na Warni i Mazurach. Jeśli mieszkasz sam, to z kim spędzasz święta? Kończę mój skromny list, postawiam bardzo, bardzo gorąco. Cześć, Boże. Ciekawe, nie? Co? No, czyli to jakaś starsza pani mieszkała. Która szukała faceta. Czyli można nazwać to opuszczony dom samotnej starszej pani, nie? Na it. YouTube. Na YouTube. To gdzie jest ten Sławek? Zaczekaj, zadzwonię do niego. Ty jakiś czajnik? Przepraszam bardzo, ale nasz kolega się zgubił. Piec już rozwalili trochę. Dobra, przyszedł. Zaraz. O! Cholera, tam nie ma przejścia do tamtego pomieszczenia. Skrzynka z butelkami po browarach, tu po flaszkach, tu też, no i szafa.
szafki z słoikami, butelkami. Gdzie jesteś? Łóżko. Aha, dobra, no więc zaraz pojedziemy. Dobra. No, no. No, ale ten tutaj starsza pani mieszkała, wiesz? Dobra, idę dalej, bo to pomieszczenie można w sumie zostawić w spokoju. No i co tu, pies jest rozwalony i trochę szaf. Drzwi od auta. Dobra. Korki są całe. No. O, tam się nie przejdzie, szkoda. A, tam jest puste pomieszczenie. Drzwi na są. Mówię właśnie, że drzwi od auta. Do góry, zobaczę. No nie stawaj na tym, no przymknij, że se drzwi. No drzwi, no. No te. Dobra, idziemy sprawdzać. Chwilę. Jest tu żarówka? Jest żarówka. No to właśnie. Co jest, no? Tyle domów w te się wkręcało, a tu prądu nie ma. Tu to nawet nie ma co sprawdzać, a ten jeszcze. Szkur, no. A nawet nie wiadomo. No, dobra. Widzisz co? No, powykręcane wszystko jest, no. To, że jest tu. To nie znaczy, że przecież tu, no, nie ma liczników przecież. Gdzież? Ja idę tu na razie. Dobra. Przecież tu za dużo nie ma tu. O, jest na przykład piłka do nogi. O, i tu parę. Są na przykład kieliszki. Wielka żarówka. Co? Zara. Kieliszki, filiżanki. No może nie jest jakoś bardzo ciekawy ten dom, ale te, które były tam wcześniej, tu. To były mniej ciekawsze jak ten. Dobra, idę do niego, bo mnie tam wołał. Co tam jest? Co żeś znalazł? O! Właśnie. Mamy bukiet kwiatów. Ty. To ty? To nie strasz. Mamy krzesło, opony. No kurwa! Jakie rękawiczki. Co tam jest? Jak tyś tu szedł? Co? Przecież ja się zrypię z tych opon. Szkurno, tam miałem lepsze. A co ma? Co? Dobra, weź to połóż tam na bok gdzieś. I tam święta. No niestety powoli idą. Patrz to. Odwróć się powoli. Kurwa. Uważaj na strop, nie? Żebyśmy zaraz piętro niżej nie polecieli. Dobra, mamy tutaj choinkę. Ze światełkami jeszcze, no nie. Cholera, gniazdo całe. Mam nadzieję, że puste. Os? Tak. A w ogóle nie mówiłem ci, wiesz, że koło mnie się ostatnio szerszenie pojawiły? Gdzie? No koło bloku, koło mnie.
Raz mi wpadł do domu, dzień później wpadł do piwnicy, a po bloku chodził drugi. Nie wiem, jak na razie od tamtego czasu... Przecież ci mówiłem, że jak cię trzy ugryzą, no to już chyba nie żyjesz, z tego co słyszałem. A jak jesteś uczulony, to już w ogóle masz przerąbane. Także no... Uważajmy na to lepiej. No zaraz, bo mamy tu na przykład telewizor stary. No dwa stare telewizory, tyś nie widział. Tam, tu uważaj, tu nawet nie stawaj, nie? No, telewizor, ale już rozbierali go. Patrz tu. No dobra, zaraz, bo tu jest drugi jeszcze telewizor. Czekaj, gdzie to jest? Tutaj. Dobra, no ogólnie tam nie widzę, żeby jakieś owady siedziały na tym, także raczej jest to puste. Skład butelek, kolejny telewizor, do którego znowu złomiarze się dobrali. No właśnie o tym mówiłem. Kurde. Już bym na dole się znalazł. Dobra, tam znowu butelki, kolejny telewizor już rozebrany całkiem. Dobra. O. Pamiątka z ojcowa. Czekaj, chcę ten pokój pokazać, bo mamy tutaj dwa łóżka i trochę wyposażenia, trochę książek. Tak, no, pokazałem to. Od razu mówię, dom nie znajduje się w ojcowie. Musiał na stylu spać też. No? No a czemu nie? O. O, nakurzone. O Jezu, zaś tym oknem trzeba wyłazić. No co ty odwalasz? Ale po co tu? Aha, no dobra. Już myślałem, że po tych krzesłach chcesz włazić. A piwnica? A, w sumie tam nic nie będzie pewnie. Idziemy? No nic nie będzie. Przetwory jak zwykle, nie? Dobra, myślę, że ten film też się podobał, chociaż mniej wyposażenia było niż w tym domu pierwszym, w którym dzisiaj byliśmy. Ale nie było źle. Ha, telefon. A, zdjęć nie porobiłem. O, dobra. Masz to. Dobra, jak grzech wszedł, to muszę wyjść. Tak, ale już mi się zahaczyło w jakieś gwoździe. No, mówiłem, że wyjść będzie łatwiej. O wiele łatwiej. Dobra. Coś tam było. Ale nie było źle. Na pewno było lepiej niż w tych dwóch poprzednich, nie? I widzimy się. No na tych kolejnych właśnie. Opuszczonych miejscach. We mną był Urbex na relaksie.